Gość Radia Płońsk. Dzisiaj w Radiu Płońsk o latających talerzach, ale nie mówić będziemy o UFO ani o małżeńskich kłótniach, ale o frisbee. Razem ze mną Kacper Gruza, delikatnie mówiąc osoba, która zna się na rzeczy. Witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Może nie wszyscy wiedzą, czym w ogóle jest frisbee. Jak mógłbyś opisać ten sport w dwóch zdaniach, no może trzech? No, tak jak mówiłeś, jest to rzucanie talerzem, nie do końca talerzem, a dyskiem. Gra się w to, że tak powiem, w 7 osób. Boisko jest na wymiarach piłkarskiego, jest tylko trochę węższe, bo ma 35 metrów szerokości. Mamy dwie zony, tak jak w rugby, tak naprawdę. Chodzi o to, jak w rugby, czyli przyłożenia. Tylko że tam oczywiście nie trzeba jakoś się położyć czy dotknąć dyskiem, tylko po prostu dysk trzeba złapać w tej zonie i wtedy mamy punkt. No właśnie, zasady łudzące podobno do futbolu amerykańskiego, do rugby, tylko i wyłącznie rzucamy i zdobywamy dalszą przestrzeń, mamy 4 próby, jeśli się nie mylę, dobrze? Nie, właśnie to się różni troszeczkę bardziej, ponieważ kiedy złapiemy dysk, musimy się z nim jak najszybciej zatrzymać, no i możemy już tylko pracować tak naprawdę na jednej nodze, obkręcając się, tak jak w koszykówce. Kiedy już złapiemy piłkę w dwie ręce i nie możemy już zrobić kroku, tak? Musimy się obkręcać na jednej nodze i szukać partnera. Trochę mniej dynamiczny w takim razie, tak. Rozumiem. Sport bardzo widowiskowy, szczególnie jeżeli chodzi o dalekie rzuty i te efektowne łapanie dysku, ale trudny jest to sport? Myślę, że to jest sport na pewno trudniejszy na przykład od piłki nożnej, ponieważ w piłce nożnej można powiedzieć, że się po prostu kopnie i jest z głowy, tak? A tutaj jednak trzeba do tego wszystkiego dopasować ustawienie nadgarstka, troszeczkę siły dołożyć. Ogólnie myślę, że no, całe ciało przy tym pracuje, tak? Patrząc na wasze wpisy dotyczące treningów, szczególnie na Facebooku, jak to mawiał klasyk, chyba najgorszy jest wiatr. Tak, najgorszy jest wiatr. Oczywiście no, dysk niestety waży tylko 175 gramów, także no, jeśli jest silniejszy wiatr, no, to trzeba się sporo napracować przy rzucie, trzeba rzucać płasko, mocno. No i nie ukrywam, żeby się nauczyć rzucić płasko i mocno, to też trzeba troszeczkę treningów. Ale trenujecie cały czas na dworze, nie ma, że tak powiem, halowego sezonu i te wszystkie profesjonalne rozgrywki nie są prowadzone pod dachem, ale na dworze. Na dworze głównie jest sezon od marca, kwietnia, tak bym to określił. Oczywiście, że na zimę przenosimy się na halę, tak, no bo wiadomo, no nie będziemy trenować w minus 10, minus 15 stopni Celsjusza, kiedy jesteśmy na dworze. No ale... Oczywiście na hali, jakby to powiedzieć... No ale lepsze warunki mimo wszystko na hali są, bo no właśnie nie trzeba zwracać uwagi na wiatr. Na hali, tak, nie zwracamy wtedy uwagi na wiatr, ale jednak frisbee to jest typowe ultimate, to jest esencja takiego boiska trawiastego i... No właśnie, sport w Polsce przynajmniej mi się wydaje nie do końca jeszcze odkryty, cieszy się sporą popularnością, coraz więcej osób odkrywa go? Jak najbardziej. Coraz większe zainteresowanie, coraz więcej klubów powstaje. Tak jak w Płocku też powstało, tak, Mad Hatters, jest Ohana, Płock, teraz jesteśmy my w podpłockiej małej wsi, tak? No i to się rozwija jak najbardziej. Co jest fajne w tym środowisku, co mi się podoba, że tutaj jakoś jeszcze nie patrzy się na 100% na drugą osobę jako konkurenta, tylko po prostu ludzie się cieszą, jakby nie patrzeć, my się spotkaliśmy z bardzo fajnym odbiorem, no bo jednak to się rozwija, tak, i każdy kolejny zespół cieszy. Gdzie trenujecie, gdzie gracie, z jakimi drużynami się mierzycie? Aktualnie jeszcze nie mierzymy się z żadnymi drużynami, tak, to są nasze początki, budujemy zespół, fajnie, że są chęci u nas, u dzieciaków. Kiedyś z Michałem trenowaliśmy w Mad Hatters w Płocku. No i myślę, że Kartiemu wielkie podziękowania za to, no bo jednak on nas do tego sportu wprowadził i bardzo dużo nas nauczył. No i co, no czekamy na swój pierwszy wielki turniej, tak? Jak na razie drużyna jest, że tak powiem, składana. No i czekamy z niecierpliwością. No właśnie, nabór wciąż trwa. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby grać we frisbee? Jak się z wami skontaktować? Facebook, pierwsze co, mamy swojego Facebooka, Supersonic Frisbee, tak, można nas łatwo znaleźć, kryteria od 14 lat w górę, nawet od 13, tak. Ta liga nie jest, że tak powiem, tylko i wyłącznie dla dorosłych, tylko i wyłącznie dla młodzieży, dzieci? Oczywiście, że nie. Jeśli są chęci, jeśli chcą grać, chcą się nauczyć, to nie ma jak najbardziej żadnej przeszkody, żeby przyszli, spróbowali, my wszystkiego nauczymy. Polecasz frisbee? Jak najbardziej.
My również polecamy miłośnikom nowych sportów, szczególnie swoich sił można spróbować razem z zespołem Super Sonic Frisbee z małej wsi w powiecie płockim. Kibicujemy gorąco i czekamy na sukcesy, a dzisiaj razem ze mną trener drużyny Kacper Gruza. Serdecznie dziękuję. Dziękuję również. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.